Okej, okay, pragnę nadmienić, że jestem debilem. W przypadku runy dzikość wykonaj unikalne zabójstwa chwały, gdy używana jest dzikość. Wiecie co? To nieprawda, patrzcie na to. Nie muszę być w fazie dzikości, że w fazie właśnie berserka, bo dzikość wyraźnie tu jest nazwana dzikość. Patrzcie, patrzcie. Berserk jest tu nazwany dzikość. Pośpiech. Gdzie to jest? O Boże, tu się to nazywa szał. Ale dzikość to dzikość i dostajemy właśnie do tego ten upgrade. I tu się okazuje, że wcale nie musi to być wykonywane za pomocą tego. Więc to jest zajebisty protip. A w przypadku upgrade'owania sobie tutaj runy już pokazuję jakiej. Kurwo jebana. Plech! No. W przypadku upgrade'owania intymność to podstawa, to tam musimy z równowagi wyciągać właśnie przeciwników. Najlepszym sposobem, jaki zauważyłem, to jest właśnie uderzać non-stop właśnie tak pojedynczo, tak tyk i czekać, patrzcie, tak tyk i czekać, aż on się właśnie z tego popierdolenia wyswobodzi i wtedy normalnie będziemy mogli właśnie go spokojnie znowu uderzyć. I taki jest bajer. Panie kurde, tutaj. No, tak więc taki właśnie trik chciałem pokazać. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Doom. Kraina Tytanów. Naprzód. Boże, ten widok jest piękny. Te martwe ciała, no właśnie przysłowie tytułowych tytanów. Coś zajebistego do prawdy. Więc naprzód, lecimy. Nasze questy. Sztuczka strzelecka. Zabij utraconą duszę inną utraconą duszą. Na to jest taki trik, że normalnie niby gra od nas wymaga, żebyśmy do nich strzelali. Tak piu, 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 piu i wtedy taka lecąca wpadnie na drugą. Ale wystarczy się wpierdolić w jedną między drugą, to wtedy jak dwie eksplodują, jedna eksploduje, to drugą zrani i to wystarczy. Dokonaj na baronie piekieł zabójstwa chwały śmierć z przestworzy z góry. Ale tylko jeden. Tak więc spoko. Do tego wykorzystamy sobie runę, która sprawia, że dłużej jest ogłuszony przeciwnik. Zabij następującą liczbę demonów używając wzmocnień. 20. Bardzo spoko. I proszę bardzo. Specjalnie odblokowałem wam, ulepszyłem wam wszystkie runy. Rzutem na taśmę teraz jest na każde życie otrzymujesz dodatkowy rzut na taśmę. No. Czyli możemy dwa maksymalnie razy. I tutaj właśnie bogaci się bogacą też, że 75 punktów teraz wymaga, tylko żeby było właśnie do tego nieskończone jammo, to będę używał na bossów, to są takie właśnie demony tracą równowagę po otrzymaniu mniejszych obrażeń, to nie istotne dla mnie, tylko tutaj właśnie, Jezus Maria, co tu się zaznaczyło, nie rzutem na taśmę, ofensywa pancerna, zwiększenie amunicji i odnajdź i zniszcz. To są runy, jakie chcę mieć, bo to są moje ulubione runy właśnie do tej rozgrywki. Boże, jakie to jest piękne. Ten tytan tutaj wbity. O, powiedz coś pięknego. Czas jego sądu trwał bardzo długo. Skrybowie przez eony wypisywali jego imię na tablicach głęboko w piekle. Zaś każda bitwa rodziła nową grozę w sercach demonów. Wiedzieli, że on nadejdzie, bo zawsze to robił i będzie robić, by żywić się krwią nikczemników. On tylko bowiem potrafił czerpać siłę ze swych upadłych wrogów. I siła ta rosła stale i nieubłaganie. Coś pięknego. Kurde, mało ludzi zauważy, że my jesteśmy autentycznie na ciele tytana. To wszystki ten wielki teren to są jego zwłoki. Tutaj tutaj właśnie żebra, tutaj reszta żeber z kręgosłupem i tu czaszka i tu z tą ręką. Coś pięknego naprawdę. Dlatego jak gardzę tymi zagrajmerami, którzy tego nie doświadczają zupełnie. To jest coś wspaniałego doprawdy. No, więc naprzód. Ła. Ach tak, kurde, taki jesteś śmieszny. Jebcie, pięknie.
współczesne zagrajmy. Tak sobie myślał, że nagram sobie, dzień dobry, będzie śmiesznie. Będę umierał ciągle. A tu nie. Piękność. Teraz jak ta obrotowa z trzech stron ma, może w nieskończoność strzelać. A tobie wywalimy rakietki. I tobie też. Wątpię, że cię dosięgnął, więc... Ła! On może machnąć właśnie taką przestrzeń kwasową i to jest zajebisty problem. Kurde. I zabrało masę życia. Współcześnie. Dobra. Naprzód. Kurde, i to wejście tutaj wszystko. I tu dopiero widzimy właśnie, bo tam była głowa, no nie, tutaj jest jego kręgosłup ze wszystkim. Wspaniałe, teren dosłownie wypełniony masą krwi wszystkiego. Jak tu nie kochać tej gry, naprawdę. O! W między nie się jebać. Udało się! Sztuczka strzelecka, ale bardzo mało życia mam, ale jednak wykonałem to i to jest dla mnie najważniejsze. Bo wykonanie tego to jest naprawdę bullshit po całości. A tak to sobie ich rozpięknę i tyle w temacie. Więc tak, sztuczkę strzelecką właśnie robicie tak, że się wpieprzacie między Lost Soul'e i one wtedy po prostu robią takie HE! I gitara. Bo nie ma lepszej opcji niż taki HE! Na przeciwniku, prawda? Tylko tu muszę sobie teraz pozbierać trochę życia, bo strasznie mocno dostałem przez to. No ale co, to jest najlepsza autentycznie metoda na wykonanie tego kościka. Dobra, tutaj... Tutaj to kliknęliśmy i dzięki temu otworzyło nam się przejście tutaj na dole. W którym, proszę bardzo, jest armor. Oraz, proszę bardzo. A, i jeszcze jedno. Runa właśnie ofensywna ofensywna pancera. Ofensywa pancerna daje nam na ulepszeniu, że większa ilość pancerza upuszczana po zabójstwach chwały. Także zwiększa nam ilość pancerza, jaką zdobywamy z takich leżących, bo widzieliście, że tu 25 aż zdobyłem pancerza, jak normalnie to było 20, więc to jest zajebiste, bo to zwiększa jeszcze ilość takiego pancerza leżącego. Lubię bardzo. Oprócz tych tylko leżących tego. Co? Pierdolony, kurwa, wypierdalaj! Piękne! Boże, jak ja lubię jebnąć tak z tego sobie sączyście, tak, ach! Nienawidzę was, to kurwa latające. Wy tyle obrażeń zadajecie. To jest bullshit po całości. Nie powinniście, tyle przynajmniej ja wam zabraniam. Nie powinienem w ogóle używać hologramu, ale jestem downem i tego nie robię. Pięknie. I patrzcie, z jakiej odległości ja się przysunąłem. To jest coś wspaniałego. O, pięknie. A wy co? Co? Minecraft może, tak? Pięknie. I armor zdobyty i zajebiście. No. Kamyszek mnie blokował. Kto by pomyślał? Nie no, runa naprawdę ofensywa pancerna jest zajebista. Tutaj jak teraz tych przeciwników wybiliśmy, tu się zrobiła czaszuńka. Ja wam zaraz pokażę, co trzeba z tą czaszką. Bo to jest bardzo fajny bajer. Dzięki tej czaszce otworzył nam się tutaj przeciwnik, którego jak ubijemy teraz. Chodź tu! Flaczki! O, w ogóle daje armor z jednego właśnie tego pierwszego złapania i potem jeszcze z samej eksplozji. Bardzo uroczo. I dzięki temu, że zabiliśmy teraz tego przeciwnika, pojawia nam się tutaj, proszę bardzo, dronik. Weźmy sobie rotator Gatlinga, czemu nie? Ja już tam pokazywałem, jak on funkcjonuje. Serio? No dobra. Niech on będzie. Proszę bardzo, rotator Gatlinga. On jest bardzo dobrą opcją, naprawdę, którą też polecam. Okej, lecimy. Miałem niepokój, że mi się nie nagrało oczywiście, ale spokojnie jest wszystko. Laleczka jest po tej stronie, dopiero tutaj.
Właśnie, ten poziom też jest dosyć zawiły w kwestii sekretu, więc wolę się upewnić 1000 razy, zanim gdzieś pójdę. Nie, tu się to nie otwierało, więc easy. Lecimy po prostu dalej. Największy będzie bullshit z tymi baranami piekieł, bo kwestia jest taka, żeby nie ubić ich tak szybko, żeby oni nie stracili masę życia, tylko że wiecie, tak just right. When the Baron of Hell is attacked just right. Co? Pięknie. O, mogłem tu wziąć teraz bogaci się bogacą, żeby mieć nieskończoną ilość ammo, ale tego nie zrobię, bo jestem taki fajniejszy. Nie lecę w easy. I no, czasami właśnie ten to przyciągnięcie nie działa na naszą korzyść zbytnio. Co kurde, zajebniesz tak, tak? A ja powiem nie. Może Minecraft. Dobrze, bardzo. Ty leżeć. Co kurde, zajebniesz, co? Co sobie myślisz? Wypieprzać. A, pięknie. Swojego też możemy klona uderzyć. To jest bekowe. Bo to wygląda tak, jakbyśmy go uderzyli. Fuck, nie zdobyłem tego. O Jezu, music jest piękny. Znowu go nie zdobyłem. Ja jestem jakimś podludziem, serio. Jeszcze raz. To się musi udać. Wypieprzać. Pięknie, zdobyty w końcu. No pojaw się, gdzie ty jesteś? A jesteś, dzień dobry. Chodź tu, miśku. Palimy ci, kurde, tył. Eksploduj. Kurwo jebana, jak ja cię nienawidzę, serio. Chodzi sobie, kurde, taki miszor i co? No kurwa jebana, miszorze jebany. I patrzcie, cały armor poszedł się jebać. Bo on sobie mówi, a po co uderzę? Jestem taki fajny. No, tak śmieszny jesteś, zajebisty, kurde, zajebisty design przeciwnika, który ma hitbox, kurde, większy niż dupa świętej, najświętszej Maryi, panny. O. Dawaj! Jebnięty, pięknie. Ale wypadanie pancerza właśnie z przeciwników to jest najlepszy element właśnie, jaki chcemy w ogóle mieć w przypadku run. Chyba kurwa nie. O właśnie, to też się liczyło jako... Tak, to też się... Ojej. Bo tutaj tylko upgrade, tu nie jest napisane, jakie dokładnie mają być, to mogłem w sumie to wziąć i jebnąć z BFG. Ale zrobię tak na pewno w przypadku kolejnych właśnie upgrade'ów, jakie zdobędę. A jak nie, no to po prostu powtórzę misję, żeby to już wszystko mieć. Więc o to się nie martwcie. Okej, wracam po przerwie. I tak. Zoku. Kurwa, wyszedłem tylko na chwilę, a ty już napierdalasz żartami. Jaki jest magik, jeśli straci pracę? Rozczarowany! Wypierdalasz ze znajomych, nie ma co. Już kurwa nigdy nie wrócisz do moich znajomych. Tak cię wypierdolę dosłownie, że dosłownie stracisz mieszkanie. Jaki jest magik, który straci pracę? Rozczarowany. Nie wierzę w ciebie, serio. Ty jesteś najgorszy. A ja tam słyszę w tle jakieś kurde kaczki. I to wszystko też wina z oka. Tylko się nie przyda. Tak ogólnie wygląda pojedyncza amunicja właśnie do granatu wsysającego, który nas leczy. Nic szczerze takiego ciekawego. Niby powinienem używać na tym najwyższym poziomie trudności granatu wsysającego, ale jednak jestem zwolennikiem ewentualnie hologramów, jeżeli niezwykłej rakietni... jeżeli niezwykłego granatu odłamkowego. Naprzód. O! Tutaj będą baronowie piekieł, to tutaj będę mógł sobie spróbować zrobić ten challenge. Jednak nie ukrywam, że on jest dosyć wyjątkowo skurwysyjsko ciężki. No bo akurat w przypadku, jak normalnie rakietowe buty pomogą w przypadku robienia challenge'u na... Jezus Maria. O! Ty kurde! No i jebnął się w ten głupi swój ryj. I po gardziołku. Pięknie. Dobra. Trzeba tu pierdachnąć czymś bardziej konkretnym. A!
coś wspaniałego. Ubóstwiam to. A ty co? Wypieprzaj. Wniesiemy główkę i koniec. Do widzenia. To było straszne. Boże. Czy ta wyrzutnia nie może mnie w żadne inne miejsce nie machnąć, tylko do góry? Ale zrobione. Zajebiście. O, tam wrzut. A nie, o dziwo runa nie ulepsza mi ilości ammo, którego zdobywam z leżących rzeczów. Tylko z przeciwnika dodatkowy jeszcze particle najwyraźniej wypada. Boże, to jest pięknie. O, Hell Knight-cik. Powiedziałem coś. Proszę leżeć, kurwa. O kurde. Coś pięknego. Nie ma nic bardziej przyjemnego niż tak nadupczać po prostu serią z minigana. A dokładnie potrójnego działka. Pierdolcu jebany. O, a ty co? I kolejno. O kurde, ale wytrzymałeś, jesteś na hardzie. Jak już trzy działka wytrzymujesz, to jest naprawdę porządnie. Czy baran piekieł? Nie, na razie jeszcze mam kupus. Ale ja jestem downem. Ale ja jestem downem, przecież w tym miejscu jest quad damage. I wiecie co, ja zrobię autentycznie cięcie, żeby nazdobywać te punkty do quad damage'a. I nawet już wykonam ten questik, żeby was nie męczyć z tym więcej. Tak więc, cięcie. Okej, okay, dobra. Narobiłem właśnie tutaj 16 na 20 punktów z Dominatora, więc bez problemu to zrobimy jeszcze raz. Wystarczy jedno działko z BFG i to się wszystko zrobi. Jezus Maria, jaki tępy, głupi jestem, śmierdzący i w ogóle nie myślący, bo naprawdę mogłem bez problemu dojść tutaj. I tutaj squad damage. Co się cieszysz? Bo co, mogę się obrażać, to myślisz, że sobie obrazisz i mnie, tak? Ty mendo. Nienawidzę cię. Dobra, wyzwanie ukończone. Tutaj nie potrzebowałem pomocy Artura, nie musiał mnie obrażać wcale. Tak, oczywiście. Beba! Mendo jedna. Nie ma to jak nadupczać z rakietnicy na quad damage'u, ale co tam. Wow, wow, wow. Panie kurde. I jebs kurde własnym działkiem przez twarz. Chociaż to nigdy nie powinno spowodować takiej eksplozji. Kurde, Pinki! Ty jebańcu jebany! Fuck, jak ja nienawidzę Pinkiego! On wam za, kurde, kamerą tak skręca! Idź, kurde, umieraj, ty karakanie jeden! No. A, on se ten, kurde, podszedł taki, dzień dobry, chciałbym uderzyć. Tak współcześnie. A, kurde, działko Gaussa! Wypieprzaj! No, patrzcie go, małego, kurwa, miszor taki podchodzi jebany i dzień dobry, lubię pociągi. I se uderzy w dupę, a co? Dobra. Ach. Jak już będą Hell Knighty, to zmieniam runę. Leder! Kurde, ty karakanie jeden. Łap granat odłamkowy. I serce. Pięknie. O, jest Hell Knight. Dlatego ja w tym momencie zamiast odnajdź i zniszcz, albo oprócz zwiększenia amunicji dam tutaj właśnie zamęt i zagubienie, że przeciwnicy są jeszcze dłużej wytrąceni z równowagi. Dobra, zabity, też dobrze. I teraz najważniejsza rzecz. Będę ubijać właśnie Hell Knighta ze zwykłych shotgunów, bo ta menda często lubi się ubić do tego stopnia, że po prostu nie będzie nawet miał na sobie otumanienia, tylko po prostu będzie, że dzień dobry, umarłem. Dobra. Dobra, jest. Kurde, jeszcze raz muszę to zrobić, bo on musi być blisko tej wyskoczni. O, dwa! Fuck! To już niepokojące jest mocno.
Wszystko dla jednego achievementu. Dobra. Fuck. Stąd. Jest, wykonane zadanie. I w głowę, ale cię pięknie urządziłem. A teraz zmieniamy tutaj od razu tryb. Zamęt i zagubienie, zamieniamy na zwiększenie amunicji. Artur bezzwłocznie chodzi po moim pokoju, krążąc po odmętach cierpienia i zniszczeń. Tak, do ciebie mówię. O! Dobra, rozwaleni wszyscy. Nie słyszałem, co tam mówisz, ale spoko. Domyślam się, że coś, żeby mnie zbić. Co, zgadłem? No, no to widzisz, kurde, telekineza, te sprawy. W kuchni. Dobra, weźmy znacząco skraca się czas rozpędzania rotatora Gatlinga, bo to już są te upgrade'y, które jakoś mnie wyjątkowo nie interesują w kwestii tego, jakie biorę, bo to już po prostu mam te ulubione rzeczy, jakie chciałbym mieć. No, pięknie, ubici wszyscy. Pozbierajmy grzecznie tutaj upgrade'y, armory i wszystkie inne rzeczy. Co tu zostało? Już wszystkie challenge'y wykonane. Tu spokojnie będę mógł się bawić, jak tylko chcę. Challenge'y zazwyczaj są robione, zauważyłem, tak, że można je wykonać od razu na samym początku gry. A te, które są takie, no, dłuższe, to są na zasadzie takie, że zdobądź jakieś przedmioty kolekcjonerskie w trakcie misji, jakie normalnie byś zdobywał. Wszystko jest ogólnie zrobione tak, żebyśmy bez problemu poznajdywali potrzebne nam przedmioty w trakcie poszukiwania sekretów. O, właśnie tutaj owa. Pierwszy sekrecik. No, łap się. Commander Keen? Tak, to na pewno będzie Commander Keen. No. No, pan Keen. Commander Keen, jakby ktoś się zastanawiał, to jest jedna z tych pierwszych gier id Software. I Commander Keen jest synem BJ'a Blazkowicza. Takim easter eggiem to jest zajebistym. I bajer jest taki, że właśnie tak jak mówiłem, że Cyber Demon właśnie jest pierwszy raz wystąpił właśnie nie w Doomie, tylko właśnie w Wolfenstein RPG. To właśnie pod koniec jest tak, że musimy go tam zabić taką włócznią przeznaczenia. I wtedy jak go zabijamy tą włócznią, to jest taki bajer, że on traci rękę i nogę. No, wiadomo, że Cyber Demon ma właśnie mechaniczną rękę i nogę i to jest totalnie właśnie ten sam Cyber Demon. I on tam mówi, że właśnie każdy kolejny z twojego rodu będzie miał wpierdul, bo mu rozwalę tę koniczynę czy coś takiego. I bajer jest po prostu taki, że Commander Keen z jakiegoś powodu uchronił się przed Cyber Demonem. Możliwe, że Topfish to jest właśnie Cyber Demon w jego przypadku. No, przejdźmy już przez ten sekret, bo już tu nie znajdę nic więcej ciekawego. Proszę bardzo, Automatus. I bajer jest taki właśnie, że dopiero właśnie kolejny nasz Doomguy, czyli to jest Blazkowicz III z rodu Blazkowiczów, on właśnie się tucze z Cyber Demonem. I to jest zajebisty element. No i tak nie wpływa w ogóle na niego to, że do niego strzelałem teraz. A wy co tam? Idę leżeć. Boże, to przeciągnięcie to jest coś wspaniałego, że mogę się tak zbliżyć po chamsku, po całości. Nie ma co, naprawdę tutaj to jest genialne, naprawdę. Genialne tutaj, naprawdę genialne. Dobra, ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia, na razie.